Wszyscy zwarci i gotowi. Z jednej strony WSS Grey, a z drugiej pod bramką stoi Chainsaw Airsoft. Jeszcze chwilkę i zaraz dowiemy się, kto zajmie trzecie miejsce. Tak jest. Czekamy, czekamy. Jesteśmy pełni. O, tutaj już zaczynają. Widać, że już są przygotowani. WSS-y też gotowe. I zaraz zobaczymy. I mamy to. Mecz o trzecie miejsce. ATP Tournament 4. WSS Contra Chainsaw. I ruszyli do przodu. Jest ten rush. I WSS-y we dwójkę na strzałeczce. Lewa, prawa strona zajęta. Pokrycie terenu jak największe. Pilnowani tutaj od tyłu przez Chainsawów. Co ten Losza kombinuje? Co on znowu kombinuje? Zaraz będzie przeskakiwał. Tak jest. Przeskoczył. Już jest tutaj. No i co dalej? Co dalej? Czy dotknie flagi? Dotknął flagi. Dotknął flagi. I przeżył. No bo to jest ta środkowa. Największa przeżywalność przy dotykaniu tej flagi jest. No, aczkolwiek też można ładnie stracić i dostać kuleczkę. Okej, tutaj sędzia jakiś tutaj ściągnął z jednego z graczy. Tak, czekamy, czekamy. Zobaczymy, co te Chainsawy. Co zrobią? 47 sekund za nami z 3 minut. Myślę, że tutaj chłopaki z WSS-ów nie wiedzą o tym, że nie mają krycia właśnie z tyłu, ponieważ sędzia ściągnął jednego z ich zawodników. No, ale i tutaj właśnie umożliwiło to Chainsawom. Popatrz, jaki sniki. No właśnie to jest to, że nie mają tego zawodnika z tyłu i oni chyba o tym nie wiedzą. Tak, dokładnie tak. O, Losza widzisz? Pięknie w plecy zdjęty. Właśnie bardzo ładne jest zagranie. To. Bardzo ładne zagranie, ale Szyman już wcelowany w tą przeszkodę i na czeka, pewno... Czeka, jest rush. A, pięknie, piękny trajdzik. Ładnie się strajdowali. Co teraz? I co teraz? Czy było to warte? No, WSS-y mają 65 punktów, punkty, także tak, półtora minuty do końca. Chainsawy rushują. Jeszcze jest szansa, wystarczy przejąć środkową flagę i zaraz się te punkciki drastycznie zmienią. No, pytanie, czy on to zrobi. Minuta 40, coraz mniej czasu na tą decyzję. A, on nie, jeszcze jednak. Nie wie, on nie wie, gdzie on jest. Najgorzej. I już go znalazł. Oj, mamy przesunięcie przeszkody. Mamy przesunięcie przeszkody. I to było celowe przesunięcie, żeby uniknąć trafienia. 2 minuty. O, jest i koniec. Chainsawy. Tak jest. Piękna robota. Ale no. Przesunięcie było. Tu chyba jakaś karteczka by się przydała, albo co najmniej solidne upomnienie. No, zdecydowanie, bo to było przesunięcie właśnie w celu uniknięcia trafienia, czyli świadome działanie, nie jak cię biegnie, przez przypadek się wpadnie na przeszkodę czy zahaczy. Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że na pewno no, upomnienie być powinno. Próbował. No tak, no to tak. Odbić się chciał chyba, czy coś, mu dobić do niej. Cholera wie. No w każdym razie, pierwsza runda dla drużyny Chainsaw Airsoft. No, ogromna presja na WSS-ach. No, zdecydowanie. Czyżby to był pierwszy raz WSS-ów poza podium? No, jest takie ryzyko. No, WSS-y... Mhm. Dość wysoko teraz ustawieni. No, ale Losza już tutaj chce raszować. I poszli Proszę, do przodu. Spokojnie, aczkolwiek do przodu. No, i już i jest... Już Ale... Próbuję poprawić z powrotem przeszkodę. Drastycznie przesunięcie. Tylko to jest właśnie to, od razu zareagował, że próbuję ją poprawić, bo coś się potknął. Ale dalej jest przesunięta, widać, że najechała na linię i już jest poza połową, przez co może to zmienić ułożenie. Ale został wyjęty bardzo ładnie przez Chainsawa i został też zdjęty. No i Chainsaw jest dość mocno wycofane. Ale 30 sekund za nami i punkty już lecą. No zaraz zobaczymy, co i Tuchol zrobi na tej. Ale niestety, został zdjęty. Nie zrobił nic. No. Co tu się dzieje? Czyżby znowu Chainsawy? Tak, wysuwają się na prowadzenie. I tutaj mamy jednego z graczy z WSS-ów na tylnej przeszkodzie. 50 sekund, dwie flagi dla Chainsawów. Czy uda się trzecią? Po co oni ryzykują? Wystarczyłoby podejść do trzeciej, kliknąć i po temacie. No, tylko to jest to. Oni też chyba jeszcze nie wiedzą, gdzie on jest. Widzisz, oni celują całkowicie w drugą stronę, niż on jest w rzeczywistości schowany, zauważ. No dobra, no ale to mamy minutę, gdzieś minuta 12 już za nami. No, punkty lecą. Punkty lecą, a już można go by wyczaili? To, nie, jeszcze go nie wyczaili. No. No, Snake wzywa. Przejdźcie tam. No, pszczółki. Lećcie. Trzecia flaga. Nie zaraz. Punktować, szkoda zdrowia. Ale patrz, już tutaj leci górą. Na ostatnim zamku jest. To jest bardzo ciężkie do ustrzelenia przeszkoda.
Ale a wystarczyłoby popatrz, już go zmusić z dwóch stron. Oj, zaraz tutaj no. Gracz za... Ewidentnie częściowy, tak. Oj, dostał. No i właśnie o tym mówię. Po co te walki o fragi, jak można spokojnie flagę wziąć i wygrać dominacją. I no popatrz, co oni robią. Ale jest wyeliminowany, więc... No. Rzutem na taśmę częściowy wygrywają tak. Drugą rundę, ale co to było za decyzje? No nie były taktyczne, to po prostu było... Zew krwi, to typowy. Natomiast spokojnie przejąć flagę, spokojnie dużym stanem osobowym wygrać. No było ich trzech, więc sobie pozwolili na to, żeby jednak trzech na jednego. Widzieliśmy już mecze, w których obraca się sytuacja dokładnie w taki sposób. Zamiast taktycznie podejść do sytuacji, to po prostu wykorzystują zew krwi. No siłę po prostu, brutalną siłę chcieli wykorzystać, no nie wyszło im to tym razem. No z tym razem wyszło, ale rzutem na taśmę, tak jak mówisz. Mogło być ciężko. Zobaczymy, co będzie dalej. No tutaj mamy dwa punkciki dla Chainsawów, no WSS-y. No muszą coś zmienić, jeżeli chcą wygrać. No zdecydowanie, trzeba jakiś nowy plan, bo niestety, ale nóż na gardle już wisi. No na razie to Chainsawy się zapowiada, że będą mieli to trzecie miejsce. Na razie punkt, czy runda meczowa dla Chainsawów. Więc zobaczymy, czy WSS-y dadzą radę im powstrzymać. I ruszyli. Wielokrotne starcie między WSS-em a Chainsawem zawsze kończyły się mieszanie. Lata ten kompozyt, jeszcze bardziej zmożony niż zwykle. Tak, ciekawe, co nam teraz pokażą ci zawodnicy. Oj, te okrzyki na boisku. Tak, komunikacja jest na poziomie, już 20 sekund za nami. Tam już nikt nie mówi, tam po prostu do siebie krzyczą. Bardzo dobrze, niech emocje biorą górę, ale niech będzie też rozwaga i granie taktyczne. Inaczej WSS-i mogą już pożegnać się z tym turniejem na czwartej lokacji. Szyman próbuje czyścić te kąty przy dużej strzałce. No Losza tutaj nie naciska tym razem. No, Losza mocno z tyłu, mocno z tyłu i pytanie dlaczego? No ale tutaj chyba ktoś z Chainsawów dostał, z tego co widziałem. Bardzo możliwe. No ale takie wystrzeliwanie się w 3 minuty to za mało, jedna za nami. Jeszcze 2 minutki. No Chainsawy mają tą przewagę jakby psychiczną, tak, mogą sobie pozwolić na ewentualnie. No mogą ryzykować, tak. Na pewno mogą ryzykować, a tutaj ryzyko przeważnie przynosi zwycięstwo. A jednak. Wyjęty, czyli mamy trzech. Barty dostał. Trzech graczy z Chainsaw. I drugi Chainsaw dostał i mają tak naprawdę jeden wolne pole. Jeden na pięciu, jeden na czterech? Jeden na czterech chyba. Pytanie, co zrobią WSS-y teraz? Jeden na pięciu. No, czemu? Przejęcie flag, tak. Jedna bardzo flaga, ładnie, pyk, druga flaga i jeszcze jedna. Szybkie. Ostatnia prosta flaga z tego. Już opłaca się na nią rzucić po prostu. Dokładnie. Szybkie krycie tej powinno właśnie w tym momencie być. Przyciśnięcie ogniem. Szkoda, pewnie brakuje mu wsparcia ogniowego, żeby no, Szyman dotknął tej flagi. Czemu on się wychyla? Czemu on nie idzie na tą flagę? I, no, i wyjął tylko... go. Wyjął go, wyjął. Koniec. Mamy to. Tak. WSS jeden punkcik. Pięknie, pięknie to rozegrali. Mamy przełamanie, mamy przełamanie. Kto by się spodziewał? Tak jest. Mamy przełamanie, WSS-i pierwszy ale punkt, czy Chainsaw będzie comeback? Nie zaryzykowało. To była taka po prostu statyczna gra. Nie no, strony. Troszkę próbowali, ale no, w którym obie miejscu? Strony nie było się takie boją. Właśnie mocne ciśnięcie, jak to czasem mają w zwyczaju. Ale pamiętaj, że stawka już jest teraz tak wysoka, że no, trochę strach teraz ryzykować. Teraz już mają gorszą pozycję niż wcześniej. Dalej mają przewagę. Tak, tam cisną, że nie wiemy, no. Jak wygląda z perspektywy gracza. No wiecie, jak to jest. To ale my tu oceniamy widowisko. Dokładnie tak. I widzimy tutaj to, co się dzieje. Jeżeli się mylimy, możecie pisać. Bardzo dobrze. Co by nie było, fakt jest taki, że mogli to wygrać spokojniej. Atak, atak i tylko atak. No. Zobaczymy. Dokładnie tak. Czwarta runda. Czwarta runda. Meczu o trzecie miejsce, Chainsaw Airsoft, WSS Grey. W blokach startowych. I zaczynają. I poszli. No popatrz, tym razem troszkę inaczej to. Ale to teraz rozegrali bardziej tym dołem. Popatrz, że Chainsawy stanęły z tyłu. Pilnują znowu pozycji. Zamiast dynamicznie pchać, to znaczy, pytanie, czy na co im się to zda. No, widzimy tutaj mocne obwarowanie, tutaj z tyłu się trzymają. Tak, tak, ładnie. Ładnie trzymają pozycję. Dobrze strzałki obłożone.
No ale ten nasz środkowy Doritosik to czeka na to, no żeby w końcu... No i tutaj jeden z graczy z tyłu, z Chainsawu wyjęty właśnie Szyman został. Szyman bardzo ładnie Barty dołączył właśnie do centrum przez areny. Przez Koglosza już tutaj trzyma tą flagę, żeby nie mógł tam kliknąć. No właśnie pytanie, czy się wychyli, czy nie wychyli. Szyman ma świetny kąt na tą flagę teraz, ale okay, właśnie się obraca. Jest, no i... jest idealny moment, żeby to zrobił. No właśnie. I tak, mamy, Barty ma flagę. Pierwsza flaga jest dla niego i wyjęty Szyman. Jest, no... Bardzo pocalny trade. Flaga bardzo dwóch zdjętych. Dokładnie. Dobra robota. Świetna decyzja. Chociaż więcej ja nie wiem, czy bym nie wziął drugiej flagi. No ale no, co by nie było. Wiesz co, no chyba nie było takiego zadanie, żeby wyjąć dwóch, przejąć flagę. No i właśnie... No tylko teraz Chainsawy mają wolne pole i środkową flagę właśnie. Pytanie, czy skuszą się na tą flagę tutaj? Tak jest, mają. No i mają to. Ale dostał, wyjęty. Wciąż ale warto. Punkciki wciąż już. Warto. Zaraz. Flagi i zaraz 10 wyjmy. Sekund i będzie... ich więcej dla WSS-ów. Dokładnie. Czyżby to będzie gra na punkty? No, zaraz czekamy, zobaczymy. Czekamy. Jest rush. Pół rundy już za nami. Naciskają chłopaki z Chainsawów. Pytanie, jak się to skończy? Bo na pewno nikt nie przejmie trzeciej flagi na Snake'u. Ona jest zbyt trudna. Na pewno nie w tej pozycji, w której są teraz. Mamy minutę i 10 sekund do końca. Tak, WSS-i drastycznie wyprzedzili już w punktach Chainsawy. I pytanie, co zrobią? Na pewno nie będą atakować trzeciej flagi, to nie wierzę w to. Czyżby on został sam, czy we dwójkę? Tuchel próbuje się czyli bronić. Czyli mamy właśnie dwóch na dwóch, z tego co tutaj widzę. Tak, tu mocne ostrzeliwywanie ze strony Chainsawów na dystans, na zamek. I jest jednak ten Snake. Ach, Tuchel został wyjęty. Jednak wyjęty jeden, na środku. Jeden, mamy 1-1. Zaraz zobaczymy, co tu się podzieje. 40 sekund do końca. No przejął flagi. Już i tak by flaga nic nie zmieniła. Musi trzy iść flagi. Go wyjąć. Trzy flagi. Musi iść paczek, idzie spokojnie, żeby go nie usłyszał. Bardzo ładnie, ale no już nie idzie wcale spokojnie, tylko idzie na trade'a. A trade oj, tu... skończony będzie. No tutaj. Tutaj na pewno jakiś complaint poleci. Nie, raczej nie, tu raczej po prostu. Sędziowie szybko sędziowie decyzję podejmą. No bo to już jest koniec w tym momencie. Tak, tu Grosiu, nie wiem czy on dostał, czy nie dostał, nie widziałem, żeby ktoś do niego strzelał, ale... Pytanie, czy z jakiejś innej kamery nie będzie tego widać? No, zobaczymy zaraz. No już tu sędziowie. No tak, zaraz zareagują, wiadomo. Oj, zobaczcie jak on jest zdyszany, zmęczony. Czas się co prawda skończy, zaraz, ale... No i co? Czas tutaj nie ma znaczenia teraz. No, pytanie, czy on nie trafiał, czy... Ciężko powiedzieć, powiem szczerze. Ciężko powiedzieć. Okej, mamy lepsze ujęcie i zaraz zobaczymy, czy on no, go... No, nie zobaczymy. Tu za duże światło jest. Ciężko to wyczuć, ale... Oj, tutaj się odbiła od niego. Też mi się wydaje, że dostał, ale ciężko mi powiedzieć, bo tego tak nie do końca widać. No, zesłania nam to przeszkoda, ale tu chyba już dostał. Nie, on nie dostał. To odbiła się kulka od przeszkody. Tutaj popatrz teraz właśnie na te ujęcie, jak tutaj z tyłu dostaje gracz właśnie za przeszkodą. O, widzisz, w głowę właśnie zarobił. W tym momencie. No, pytanie, czy dostali równocześnie, potem... czy nie. No, niech sędziowie decydują i zaraz się dowiemy, jaką podjęli decyzję. No. Ale chyba będzie powtórzona runda? Bo się tak zbierają, coś tu się dzieje. Na powtórkach jest dosypywanie kulek, czy jak to wygląda? Chyba nie. Grają, chyba nie. Grają tymi samymi. Okej, okay, czyli powtóreczka. No w znaczy, sumie... nie wiemy jeszcze, spokojnie. Aha, okej. Okay. Dobrze, czyli jednak był trade, no i wtedy punkty dominacji po stronie WSS-ów sprawiły, że WSS-i dostali. Czyli, czyli mamy i ruszyli. Ostatnią rundę tego meczu no, o trzecie popatrz, miejsce. Jak tutaj pobiegł sobie. I już flaga wyjęta. No, czy to się opłacało? No, punkciki. Ale mamy losza zdjęty, czyli 4 do 4. Tak, dokładnie. 4 do 4. I flaga przejęta. Ach, jeszcze jedna pszczółka nam odpłynęła z boku. Szyman tu ładnie chyba wyjął, ale o, dostał. Jest. Czyli mamy 3 do 3. Ajajajaj. Punktacji dla Chainsawów. No, decydujące starcie. I jest, znowu naciskają WSS-y. Dokładnie, 30 sekund za nami dopiero, a już takie akcje, już tyle wymiany. Pytanie, co będzie dalej? Na razie na punkty wygrywa Chainsaw. Jeśli utrzyma się ten pad przez następne 2 minuty, 10-15 sekund, no to mamy Chainsaw trzecie miejsce. Jeśli jednak WSS coś zrobią, a na pewno coś zrobią, no to zobaczymy.
No, zaraz się wszystkiego dowiemy. 2 minuty do końca. W punktach wygrywają Chainsawy. No. I wszystko. Coś nam się ten czerwony pasek tam tak wolno ładuje, ale piszą się punkty. Tak, widzimy to, że cały czas ta walka trwa strasznie statycznie teraz. Wszyscy się boją wychylić, a została nam już tylko połowa czasu. Już 1,5 minuty za nami. Po jednej fladze dla jednej i dla drugiej drużyny. Ale oni nie wiedzą, i ile w końcu zmiana pozycji. Jest, naciskają. I co, uda się przejąć? Teraz tam mamy tak! Mamy dwie flagi niebieskie i w tym momencie WSS-i zyskują przewagę. O, proszę, co tu się dzieje? I naciskają co jeszcze. Tu się dzieje? Naciskają. Tak, agresywnie. No. Śmiało wchodzą. Śmiało wchodzą i mamy to. Czyżby koniec? Tak, mamy WSS. To. WSS! Trzecie Jednak. Miejsce. O kurczę, chłopaki, świetna robota. A, ale było stresów, było stresów. Dwa punkty, 2-0 dla Chainsawów i no przegrali, niesamowite. Czyli zrobili reverse sweepa. Bardzo ładnie, bardzo ładny comeback. No, świetna robota. No, muszę przyznać, troszkę zacząłem martwić się o WSS-ów, ale jednak udało czyli mi się obrócić. Masz, jednak są na tym podium. Tak, no, jednak są. Wykorzystali dwie szanse, WSS Grey i WSS. No. Dobrze, dobrze, niech tak będzie. Najważniejsze właśnie jest to, co teraz widzimy, czyli jest team play, jest całkiem spoko fair play i wszyscy się cieszą wspólnie. To był wspólny, dobry mecz, pięciorundowy, bardzo ładne widowisko. Brawa należą się dla jednej i dla drugiej drużyny.